mówimy żniwa tradycyjne, nawiązanie do tego, co było kiedyś. Wielu najmłodszych spośród nas nawet nigdy nie widziało, jak żeńcy koszą zboże. Zawody polegają na tym, że sołectwa wystawiły swoje reprezentacje. Są to pary kosiarzy, to jest kosiarz i z tyłu jego partnerka, która będzie wiązała snopy. Polega na tym ich praca, że kosiarz przekosi pas długości 25 metrów. Jego partnerka, czyli pani, czy pan ewentualnie, myślę, że to pani będzie, która z tyłu wiąże, zwiąże to oczywiście za pomocą sznura zboża. Następnie zestawią sztygę, jak to mówią na Kaszubach, i w tym momencie zakończy się czas wiązania. Czas wiązania, koszenia i pracy całego zespołu danego sołectwa. Liczymy przede wszystkim, jeśli chodzi o mistrzostwa, to przede wszystkim czas, ale nie tylko czas. Ważne też jest jakość koszenia, czyli jakie po sobie pozostawi dana para rżysko. Liczy się, czy będzie także strona wizualna, czyli jak to u nas mówią, ten sznyt kaszubski. Czy to wandze tak rycht wyglądali, jak kiedyś to były, czy to są taci nowoczesny. Widzimy, żeby to byli jednak w tym starym sztylu. Jury w składzie. Ksiądz proboszcz, właściciel tego pola. Brawo dla księdza proboszcza, że zgodził się oddać pod kosę swoje zboże. Pan Zbigniew Gierszewski, sąsiad, właściciel największego gospodarstwa. Właściwie może nie właściciel, ale senior. No i jako, że w stroju kaszubskim, tym ostatnim jurorem będę ja. Jury, jak powiedziałem, oceniać będzie, a też jury oceniać będzie przede wszystkim tą stronę wizualną, czyli jak prezentuje się para żeńców. Oczywiście zaprezentujemy tą parę żeńców i też jak wygląda rżysko, czyli jakość koszenia. Czy jest to koszone, jak to kiedyś mówili, na łódka, co jest złym koszeniem, czy to jest na równy sznyt. Bo wiadomo, że gdy to było na łódka koszone, to ten z tyłu co szedł, musiał podkosiwać jeszcze tego pierwszego. Z kolana, o właśnie, jak mówi pan Zbyszek, z kolana. I też będziemy sprawdzali, jak silnie związane są snopy. Bo snop, wiadomo, potem będzie musiał być podany na fora, a z fory jeszcze na zapol. A zapolina maszyna i on się nie mógł rozpaść, więc też jakość wiązania. Tą jakość wiązania oceni przede wszystkim pan Zbyszek. Stronę wizualną ksiądz proboszcz, a nad całością tak z boku będę ja się temu przyglądał i będę ewentualnie dodawał czas. Bo czas będzie mierzyła, jak rozumie, pani Weronika. Jury otrzyma tutaj takie folderek. W sercu Kaszub zapraszamy na wypoczynek w powiecie kościerskim. Mamy dla państwa również, kto zainteresowany, pan sołtys będzie rozdawał. W środku jest karta do punktowania. Księże proboszcz, bardzo proszę. I taki gadżecik gminny w ramach promocji. Panie Zbyszku, bardzo proszę, żeby było czym pisać. Proszę państwa, a teraz poprosimy kolejno o ustawienie się par żniwiarzy. Najpierw zaczniemy w